Spodobał się Wam pierwszy odcinek o cechach mężczyzny wysokiej jakości, więc musiał też powstać kontrfilm o cechach kobiety. Powtórzę, bo nie każdy zrozumiał w poprzednim materiale. Każda pojedyncza cecha bezpośrednio wpływa na osobowość. Lub mniej czy bardziej pośrednio pozwala jednostce zdobywać ważne życiowe aktywa, takie jak status, zasoby, koledzy, przyjaciele lub partner życiowy. Cechy nie tylko umożliwiają zdobywanie wartościowych znajomości, ale również, przykładowo, sukcesów zawodowych. Pierwszą cechą jest niezależność. Nie jest uzależniona. Emocjonalnie, finansowo lub seksualnie. Potrafi być niezależna i sama zaspokajać swoje potrzeby. Niezależność jest też bardzo związana z wolnością. Jest to forma zwycięstwa życiowego. I nie chodzi tylko o kwestie finansowe. Jeśli uzależniamy jakieś rzeczy od danej osoby, to w momencie straty tracimy również te wartości. Oczywiście bycie zależną od mężczyzny jest tą łatwiejszą drogą, bo nie musisz nic robić, bo druga osoba wykonuje za ciebie całą pracę. Ale również to bardzo krucha droga, bo nie masz władzy nad własnym życiem. To druga osoba ma kontrolę nad twoim losem. Jesteś jak zwierzę domowe, jak pies. W każdej chwili twój pan może cię oddać, wymienić, to on decyduje kiedy jesz i kiedy idziesz na spacer. Gdy człowiek jednak jest niezależny, decyduje sam o wszystkim. Oczywiście jest to trudniejsza droga, bo człowiek musi myśleć i podejmować decyzje za siebie. Jest to droga wymagająca więcej wysiłku. Reasumując niezależność. Po pierwsze, decydowanie o sobie. Nie oddawanie komuś lub czemuś władzy nad sobą. Po drugie, wygłaszanie bezstronnych opinii. Nie kierowanie się interesem żadnej osoby lub grupy społecznej. Osoba niezależna ma własne zdanie, które jest wynikiem analizy, a nie opinią innych ludzi. Po trzecie, osoba niezależna sama wyznacza swoją niezależną drogę, którą będzie podążała. Przykładowo, osoba zależna od rodziny będzie się jej słuchała i podążała według ich wskazówek. Kobieta niezależna sama wybierze zawód lub co będzie robić w życiu. Wtedy bierze odpowiedzialność za swoje życie i na starość będzie mogła uśmiechnąć się do siebie, że przeżyła swoje życie na własnych zasadach. Rezygnuje z tego, co powinna robić kobieta. Nie boi się ryzykować. Kobiety od dzieciństwa muszą wysłuchiwać, co mogą, a czego nie mogą. Akurat w tym temacie mężczyźni mają większe pole do wolnych działań. Kobieta wysokiej jakości nie jest podporządkowaną konformistką, która robi to, co wypada, a posiada w sobie również dużo nonkonformizmu. Nie boi się zmian, samotności, złej opinii lub porażki. Trzecia cecha. Jest elastyczna, czy to w swoim zawodzie, czy w relacjach z ludźmi. Możesz z nią pograć w piłkę, pojeździć na rowerze, potaplać się w błocie i wyjść do restauracji. Mogłoby się wydawać, że kobieta wysokiej jakości zawsze jest kobieca i prowadzi takie życie jak na Instagramie. Jest wręcz przeciwnie. Kobieta o wysokiej jakości potrafi być elastyczna. Będzie agresywna, kiedy sytuacja będzie tego wymagała i będzie opiekuńcza, kiedy będzie to potrzebne. Również nie ma ustalonych schematów kobiecych zachowań. Pocieszy osobę, która tego potrzebuje, a inną naprostuje i okrzyczy, walcząc o swoje. Czwarta cecha. Jest stabilna emocjonalnie. Nie przelewa swoich porażek i frustracji na innych. Kobiety mają zwykle większe wahania nastroju niż mężczyźni, więc mają nieco więcej swobody. Stabilność emocjonalna nie oznacza, że nie płacze, ani że nigdy się nie denerwuje. Nie oznacza to nawet, że nie może mieć załamania nerwowego lub napadów lekkiej depresji i zwątpienia w siebie. To normalne elementy życia i otwartość w tych tematach jest niezwykle ceniona. Stabilność emocjonalna oznacza, że podczas załamania poprosi o pomoc bliskich, a nie będzie rzucała w nich talerzami. Stabilność emocjonalna pozwala akceptować porażki życiowe, a nie zwalać winy na innych. To bardzo częste zjawisko w małżeństwach, kiedy kobieta obwinia męża za jej niepowodzenia życiowe lub wręcz nawet złe cechy z dzieci utożsamia z nim, że to one się wdały w męża lub że są takie po mężu. Łatwiej jest przelewać swoją frustrację na innych i zrzucać z siebie odpowiedzialność niż faktycznie podjąć rękawice i coś zmienić w swoim życiu. Piąta cecha. Konsekwencja. Cmentarz jest dobrym miejscem do refleksji, ile pomysłów i marzeń nie zostało zrealizowanych, bo ludzie nie byli konsekwentni w tym, co robią. Szczególnym problemem jest to u kobiet, bo istnieje Instagram, TikTok, Netflix i inne rzeczy, które odciągają nas od naszego życia. Żeby być konsekwentnym, trzeba spełnić dwa główne punkty. Po pierwsze, odrzucić rozpraszacze takie jak social media, które pożerają czas i powodują, że jesteśmy pustymi obserwatorami, a nie realnymi graczami w życiu. Po drugie,
Każdy ma przed sobą kilka celów lub pomysłów. Ważne jest to, żeby wybrać pewne rzeczy, które chcemy robić priorytetowo. Nie możesz jednocześnie zajmować się ogrodem i podróżami, lub biegać w maratonach i imprezować, albo prowadzić salonu kosmetycznego i pracować w schronisku dla zwierząt. Pewne rzeczy się wykluczają lub nie pasują do siebie. Niestety nie możemy robić wszystkiego, co byśmy chcieli, bo nie starczyłoby nam życia. Kiedy sobie coś postanowisz, to zwykle na początku masz dużo entuzjazmu i dotrzymujesz danego sobie słowa. Niestety dość często się zdarza, że po jakimś czasie ten zapał maleje. Raz sobie odpuszczasz, potem odpuszczasz sobie drugi raz, a potem to już masz z górki. Odpuszczasz sobie częściej niż trzymasz się swojego postanowienia. Starym i skutecznym sposobem na wytrwanie w trudnych chwilach jest nie myślenie o tym, że będziesz mierzył się z tym problemem jeszcze tysiące razy i że nie masz szans, aby te tysiące prób przetrwać. Jesteś tutaj teraz i mierzysz się z tym problemem ten jeden raz. Skupienie się na teraźniejszości, jakby nie było jutra, może bardzo pomóc. Kolejna cecha. Zna swoją wartość. Nie pozwala, żeby inni ludzie przekraczali wyznaczone granice. Przykładowo, w pracy nie daje na siebie podnosić głosu, bo zna swoją wartość. Jest dobra dla siebie. Woli zmienić pracę, niż dawać się znieważać i upokarzać innym. Kiedy kobieta nie zna swojej wartości, to tworzy idealne środowisko, żeby po pierwsze, ludzie wokół cały czas mogli decydować o tej wartości, bo jeśli ty nie znasz swojej wartości, to tą wartość będą definiować wszyscy dookoła. Po drugie, to często u kobiet, że doceniają innych, ale nie doceniają siebie. Ignorują siebie w swoich oczach. Kobieta znająca swoją wartość nie umniejsza sobie, ani się nie wywyższa. Ostatnia cecha. Dba o siebie i o bliskich. Kobiety, które troszczą się o siebie, są bardziej skłonne do dbania o swoją karierę, rodzinę, cele i ostatecznie swoje dzieci. Przykładowo złym sygnałem może być, kiedy kobieta pali lub nie potrafi kontrolować swoich wydatków. Sygnalizuje to, że nie do końca kobieta troszczy się o siebie i myśli krótkoterminowo. Z perspektywy ewolucyjnej, kobieta, która dba o siebie, wysyła potężny komunikat do każdego mężczyzny. Wiadomość, że będzie świetnym zwrotem z inwestycji. Mężczyzna nieświadomie wie, że wraz z nią jego dziedzictwo genetyczne jest w dobrych rękach i chętniej w nią zainwestuje, aby ją zdobyć, że zadba o jego inwestycje i jej nie roztrwoni. Podsumowanie. Nieuniknionym następstwem pracy nad nową cechą są błędy. Pamiętaj, że mogą nas wiele nauczyć. Nie oznaczają końca podczas szlifowania. Spróbuj ponownie. Notuj powody, dla których cel stał się bardziej odległy. Konsekwentne wyciąganie wniosków to dobry nawyk, a bycie konsekwentnym jest postawą szczególnie pożądaną w społeczeństwie, ponieważ przekłada się na wiele aspektów naszego życia. Jeśli uważasz materiał za warty uwagi, to nie zapomnij ocenić i skomentować, żeby dotarł do większej liczby osób. Padnij na stronę niewiem.pl. Może będziesz zainteresowany merchem. Do usłyszenia w następnym odcinku.